chrust, czyli dla niektórych faworki, ponieważ ja jestem na południu Polski, u mnie zawsze mówiło się chrust, więc ja jestem w teamie zdecydowanie chrust, dlatego że pączki mają to do siebie, że możemy je jeść przez cały rok. Są w miarę dostępne w cukierniach, natomiast chrust nie jest tak popularny. On jest bardzo delikatny, on musi być taki, że jak się go podnosi do góry, to ma się rozpaść, więc jest dlatego też ciężki do zrobienia w prawidłowy sposób przez cukiernię, bo chrust od tego właśnie, że on jest po prostu taki rozpadający się chruścik, no, że jest na kawałeczek. Więc ten chrupiący chrust jest dla mnie zdecydowanie faworytem i on będzie pieczony na tłusty czwartek. A ma Pani jakiś swój taki sprawdzony przepis od lat? Tak, mam. Można go znaleźć na mojej stronie internetowej, można go znaleźć na moich social mediach, bo właśnie ostatnio zamieściłam już, żeby można było w łatwy sposób go znaleźć. On jest bardzo specyficzny, dlatego że chrust jest robiony na żółtkach i tam nie ma żadnego pomyłki. Tam jest 8 żółtek i 4 jaja i w ogóle nie ma tam żadnej pomyłki, tylko na 400 gramów mąki. I tutaj jest potrzebna właśnie ta wprawa, żeby oczywiście czasem trzeba podsypać jeszcze mąką, ponieważ jajko jajku nierównie, w związku z tym żółtko też żółtkowi nierówne, więc czasem trzeba tej mąki trochę więcej, ale mimo wszystko im ciasto ma mniej mąki, tym później po upieczeniu, w specyficzny sposób ono musi być wyrabiane, żeby tam trochę powietrza wtłoczyć, tym bardziej ten chrust jest taki właśnie, że rozpada nam się w rękach. I taki powinien być. Tłusty czwartek znosi kalorie. W ten jeden wyjątkowy dzień kalorie nie obowiązują.